Cześć, jestem kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunku podano wymiary stadionu. Zawodnicy A i B przebiegli po swoich torach jedno okrążenie. Oszacuj, o ile dłuższy dystans przebiegł zawodnik B. Ok, no to zaczynamy sobie od zawodnika A. Będziemy sobie go rozrysowywać tutaj na czarno. Mamy tutaj środek i widzimy, że średnica tutaj. Połowy tego koła, o, w ten sposób, to 63,7. A jak spojrzymy z drugiej strony, no to tutaj nam się tworzy całe koło. A także mamy tutaj dystans 100 metrów i znowu 100 metrów. No to możemy zapisać. Że droga, którą pokonał zawodnik A to koło o średnicy 63,7, czyli mamy 63,7 pi. Dla przypomnienia, obwód koła to jest dpi, i po prostu tutaj wstawiamy naszą średnicę. Dodać 200 metrów. Natomiast Drogę jaką pokonał zawodnik B to my tu mamy teraz takie koło. I tutaj średnica w tym kole jest dłuższa o 20 metrów, bo 10 na górę 10 na dół. Zatem tutaj nie 63, tylko 83,7 pi. Dodać. No i tutaj jest druga część tego koła. A tutaj to się nie zmienia. Mamy 100 metrów i znów 100 metrów. Zatem dajemy tej 200 metrów. Ten zawodnik B przebiegł dłuższy dystans. No to robimy SB. Odjąć SA. To przepisujemy bez zmian. Natomiast tutaj jest suma, więc musimy to wpisać w nawias. Ok. To sprawia ten minus tutaj, że zmienią nam się znaki na przeciwne. OK, to nam się od siebie odejmuje i tu mamy różnicę 20 pi. To może być pierwsza odpowiedź albo odpowiedź w metrach z zaokrągleniem. Czyli pod pi podstawiamy 3,14 i otrzymujemy tutaj około 62,8. Metrów. Możecie to zakrąglić nawet do 63 metrów. I taki dystans przebiegł zawodnik B, o tyle dłuższy dystans przebieg zawodnik B od zawodnika A. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.